Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na sernik świąteczny do przygotowania nie tylko zresztą na święta. Jest bardzo prosty, bardzo smaczny. Myślę, że posmakuje osobom nie tylko na diecie wysokotłuszczowej czy niskowęglowodanowej. Osoby, które próbowały, twierdzą, że smakuje jak sernik tradycyjny, także tym bardziej zachęcam do zrobienia. Spód ciasta jest bardzo prosty, wystarczy połączyć składniki i do uzyskania takiej jednolitej masy. Masa, jeżeli nie będzie schłodzona, czyli będziemy od razu robić ciasto, może być troszeczkę lepka, w związku z czym, żeby ułatwić sobie rozwałkowanie, przykrywam drugim papierem do pieczenia i bez problemu nadaję odpowiednią formę, także nie ma tutaj żadnych wymyślnych rozwiązań, wszystko jest proste, sprawne do zrobienia, sprawnie do zrobienia. I już mamy gotowy spód. Wystarczy przełożyć, uzupełnić braki, doszlifować. I tutaj również pomocny jest papier do pieczenia, tak żeby to ciasto było równomiernie rozłożone, cieniutko. Pomagam sobie. I do piekarnika w temperaturze 180 stopni, aż ciasto się zezłoci, czyli około 10-15 minut. Teraz przygotowuję masę twarogową i również wystarczy połączyć wszystkie składniki. I zmiksować. Podobnie zresztą można było przygotować ciasto na spód i też zmiksować, także to już jest dowolność, jakie rozwiązanie wybierzemy, ile mamy czasu. I miksuję. Można tutaj poszaleć z dodatkami. Ja dodałam skórkę z cytryny. Można dać kawałki czekolady i ulubiony aromat. Przekładam i kontynuuję pieczenie. I w tej samej temperaturze piekę około 30 minut. Ale warto obserwować, żeby po prostu nam się ser nie spiekł za bardzo. I do piekarnika. Dziesięć minut przed końcem pieczenia masy serowej przystępuję do przygotowania takiej pianki kokosowej. W tym celu ubijam białka, które pozostały nam po zrobieniu spodu ciasta. Dodaję słodzidło. Dodaję jeszcze wiórki kokosowe. Kontynuuję pieczenie. I tak naprawdę moje ciasto trochę jest za mocno przypieczone. Mój pobyt, mój wyjazd do szkoły po dziecko się troszeczkę przedłużył, ale lekkie zrumienienie wystarczy, żeby ta skórka na wierzchu nie była taka ciemna. Ale ta też jest pyszna i jest ok. W zasadzie to już nie ma śladu po tym serniku. Także polecam. Zróbcie koniecznie. Naprawdę jest pyszne, proste, no tak jak lubię. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie subskrypcje i wszystkie łapki. Pozdrawiam, do następnego razu, pa, pa.